Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Avant Colony i w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zazwyczaj zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo. W tym tygodniu faktycznie jest to darmowa gra, jest to jedna gra Avant Colony, tylko to jest do złapania. Oprócz tego powinny być chyba jeszcze jakieś filmiki z rzeczy, które sobie byłem drogą kupna, więc na to też możecie zwracać uwagę. I ta gra jest dostępna od minionego czwartku do najbliższego czwartku, do 11 listopada do godziny 17, a w przyszłym tygodniu od 11 listopada do 18 listopada, zapewne również od godziny 17 do godziny 17, nie będzie gra, ale będzie paczka do gry Roach Company, Epic Pack. Jakaś, nie wiem czy kojarzycie, z rok temu czy może półtorej, był odcinek z Roach Company u mnie na kanale. Ja się bawiłem przednio. Gdybym miał z kim grać i gdyby miał więcej czasu, to może bym kogoś wtedy wciągnął, to bym grał. Jako że gra nie leży totalnie jakoś w kręgu moich zainteresowań, to odpuściłem bardzo szybko, ale moja pierwsza styczność była naprawdę, naprawdę na plus i bawiłem się dobrze. Gierka wygląda ślicznie, działa ładnie, więc okej. Dobra, przejdźmy do Avant Colony, więc pomimo tego, że nie zbliża się żaden super A, triple A, mega tytuł od Epica, tylko paczka skinów czy bajerów do Roach Company, to przed sobą teraz mamy w pełni darmową przez ten tydzień, to znaczy jak ją przyjmiecie, to zostaje permanentnie, Avant Colony, która jak widzicie zapewne jest symulatorem tworzenia kolonii na innej planecie, więc kliknijmy sobie w kampanię. Policy 1, nie wiem, lounge, czy to będzie tutorial, czy nie. Zaraz zobaczymy, co to jest grane. Okay, możemy się poruszać, kamera. Lewe kliknięcie, żeby przesuwać. Okej, wsad. I to akurat dla mnie zły system, bo ja mam dwa ekrany i tu mi kursor wyskakuje na drugi ekran. No ale dobra, chcieli dobrze. Mogę obracać kamerę za pomocą prawy przycisk myszy. Dobra, tilt to jest też. I Q i E, żeby... Dobra. E i Q o określony poziom, określony kąt przesuwają, więc nie polecam. A jeszcze scrollem można, czyli można wcisnąć scrolle i obracać, można scrollem zoomować, można prawym przyciskiem obracać i Q i E obracać. No dobrze, Q i E mi się nie podoba. Zoom i kliknijmy na budynek, żeby go wybrać, na przykład ten. Fajnie, fajnie świeci na żółto. Teleporter czy co to jest? Construction Drone Hub. No dobra. Double click on building, okay. Podwójne kliknięcie wycentruje. A jeżeli klikniemy na coś na gruncie, to nam wtedy tam kamera pojedzie, tak? Wow, jakaś ryba tu jest. Dobra, gdzie jest nasze miasto, bo zgubiłem tutaj. Dobra. Jest ten, termiczne źródło jakieś, które się ruszają pomimo pauzy, nieźle, nieźle. I naciśnij home, żeby wrócić do... O, to by się przydało, kliknijmy sobie tam. Się porozglądaliśmy po gruncie. A, tu jest koniec mapy, nie da się. I teraz jak nacisnę home, to mnie cofnie bezpośrednio do naszej kolonii, super, super. Tu są nanajty. Prawie jak technologia od Starka w ostatnich tych wszystkich, chyba późniejszych komiksach i w filmach. Okej. Stawiamy. Jej! I przyspieszamy czas, tak? Next. A, mamy pauzę. I od jedynki do piątki mamy odpowiednie przyspieszenie, tak? Przy czym jeden to jest pauza. No dobra. To jest pasek mówiący nam, jaką porę roku mamy. A, to są śnieżynki! Dobra, to pora zimna i pora ciepła, tak? Spring. No niby nie, no niby pokazuje, jaki jest okres. Chodniczek.
A, przydałoby się przyspieszyć, żeby rozbudować. Mamy to. Elektryczność, tak. Co nam to mówi? 43 wymagane, mamy 36. A, czyli mamy za mało energii. No dobra, trzeba coś zbudować do energii. Nasza elektrownia nie wyrobi. Elektryczność. Solar panel. To jest. Weźmy ten lepszy od razu. Skoro możemy, to why not? No, kończ się, chłopaki. Populacja. Jak nasza populacja? Jeden kolonista nie jest zadowolony. Rozstrzelać go. Rozstrzelać go już. Nie będzie problemu. Kolonistę, ale gdzie jest jakiś kolonista? Hi there. Weźmy tego, który jest niezadowolony. Nie, no dobra, weźmy tego. This colony is even better than they said it would be. Though, you know, really anything beats being stuck up in orbit. O, spojrzenie satelitarne. I mamy tutaj całość tego. Fajny uśmiech z tego wyszedł. Okej, to był cały pierwszy poradnik, tak bardzo podstawowo. Training exercise to introduce you to some of the advanced concepts in colony management. Brakuje nam jedzenia. O nie, to znaczy będzie nam brakowało jedzenia. Co dalej? Mamy nasze zasoby. Ścięło, to było dziwne. Wybudujmy sobie chodniczek. Tak. Elementy będą budować. Tu jest coś, co chyba podobnie jest. Ale słyszę jakieś zwierzątka też. Chyba. Farma. Kukurydzę. Ha! Czyli tu są jakieś źródła termalne czy coś, bo jest cieplej. Rozumiem dobrze. I to rozstawia się na... Czemu to na przykład się nie wystawi? Employment. Next. Okej, tu mieszkają. Okej. Czyli to będzie system za nas robił automatycznie. Nie wiem, czy mam na to wpływ jakiś, ale dobrze, że nie musimy tego robić ręcznie, bo nagle taki mikromanagement sprawiłby, że ta gra trwałaby wieczność, rozegranie jednej partii. Wybierz farmę, tak. Wybierzmy tutaj zatrudnienie. Highest priority. Więc tutaj zaraz tam kogoś wyślą i będziemy mieli zatrudnionych kilku farmerów. Tutaj mamy to. Ok.
Jesteśmy gotowi na pierwszą prawdziwą misję, Vanar. No w sumie gotowi być możemy, ale ja bym na tym zakończył ten odcinek. Ludzie, jeżeli lubicie takie simki, jeżeli lubicie budowania miasta, nie wiem, SimCity czy coś, wydaje mi się, że to może być sympatyczna gierka dla was. Mocno też ze względu na to, że SimCity jest ograniczone jakąś tam próbą machnięcia realizmu, a tutaj jest bardziej ograniczenie wyobraźnią twórców, jak oni sobie wyobrażają kolonizację obcych planet, przy czym jak widzicie niektóre z tych planet są bardzo fantastyczne. Więc na dole w przypiętym komentarzu jest link do Aven Colony. Z tego co wiem, w tym tygodniu nie możecie użyć mojego taga kreatora do odbioru tej produkcji, ale jeżeli będziecie coś na Epiku kupowali i użyjecie mojego taga kreatora Wizu Epic, to będzie mi niezmiernie miło. Czy tak się porusza ciało niebieskie po niebie, fajnie to zrobione. Gierka wygląda ślicznie, zapowiada się bardzo dobrze. Jeżeli lubicie coś tego typu, ten klimat rozgrywki, to wydaje mi się, że będzie dla was jak znalazł. Było już parę takich produkcji i ta wygląda na jedną z sympatyczniejszych. Nie jest tak chaotycznie zamieszana jak poprzednia tutaj, jako że jestem makabrycznie niewyspany i półprzytomny, to wiedziałem co się dzieje, więc i tak sukces i tyle. Miłego dnia, dobrego jedzonka, niech darmówki będą z wami, ja wam dziękuję, widzimy się następnym razem, za tydzień na pewno na Roach Company w Epiku, jeżeli będziecie mieli czas i ochotę i możliwe, że wyskoczy coś jeszcze jednego, ale nie wiem, zobaczymy. Miłego do następnego i hej! Jeśli podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. Kliknijmy tego maila, może sobie jeszcze przeczytam maila. Coś, czego nie robię nawet w realu. Commissioner Veronica is eager to see how you can grow this small settlement on Aven Prime. Here is your first objective. Czyli woda, życie, okej. Musimy zbudować pompę wodną i 30 nanajtów dostaniemy w ramach nagrody. I tu nam się świeci, że mamy problemy z wodą. Tak. 5 workerów, 3 workerów. Mogę to na przykład to tutaj postawić? Nie, gdzieś tutaj. Locked. Dobra, czyli klasyk. Trzeba to będzie bardzo sensownie rozbudować i wykminić co gdzie jak, żeby to miało ręce i nogi. Jestem na tak. Ja jestem na tak.